Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o budowie kwiata pomidora. Zawsze mówimy i słyszymy wszędzie, że zapylają owady. Taka jest prawda w większości roślin, ale nie w tym przypadku. Tutaj nie ma możliwości. Ja Wam na rysunku przedstawię budowę kwiatu pomidora. Jak wielka i jak duża jest odległość od stożka pylnika do jajnika. Żeby to zapylić, nie ma praktycznie możliwości, żeby to zrobiły owady. Jeżeli jeszcze jest szansa, to tylko mogą to zrobić czmiele, ponieważ mają ten system sący taki trochę dłuższy. Generalnie zapyla się przez potrząsanie, czyli jeżeli pyłek jest w kwiatku i my potrząśniemy delikatnie całą rośliną, wówczas ten pyłek uwalnia się i zapyla nasz kwiatek. Co jeszcze jest ciekawe, o czym może nie wszyscy wiedzą, kwiat niezapylony jest, jak to ja mówię, taki smutny, wiszący. Jeżeli kwiatek jest już zapylony, wówczas on rozkłada szeroko te płatki do góry i po prostu wygląda na taki zupełnie inny. Tak jakby się cieszył, że będzie owocował, że da nowe życie. Także tyle, krótko, ale chciałam Wam powiedzieć o czymś, co błędnie często mówimy. Także może to zapylić wiatr, ponieważ porusza kwiatkiem, możemy zapylić my, potrząsając delikatnie rośliną. Można również ustawić na przykład w tunelu wentylator, który również będzie delikatnie poruszał rośliną, ale nie ma możliwości, żeby to zrobiły w większości owady. Tak jak powiedziałam, jest szansa tylko, że mogą to zrobić czmiele. Jest to dosyć nowa teoria, z którą się spotkałam, ale bardzo logiczna. Także przedstawiam Wam na zdjęcia odległości, które są niemożliwe do pokonania przez zwykłe owady. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.